Nie ma wątpliwości, że krajobraz, jaki możemy zobaczyć w gminie Mstów, sprawia, że chętnie wielu mieszkańców, choćby Częstochowy, odwiedza to miejsce. Sama natura nie załatwi jednak wszystkiego. Aby turyści chętnie odwiedzali te tereny, trzeba wykazać się dbałością o infrastrukturę. Tak, wymagała już ta infrastruktura mocnego liftingu. Tereny rekreacyjne przy Skale Miłości, przy Urzędzie, przy Rzece Warcie od lat są naszą wizytówką, natomiast w ostatnim czasie wymagały też odnowienia i skorzystaliśmy tutaj z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Jest taki program Inicjatywa Sołecka i w ramach tego odnowiliśmy 4 altany właśnie tutaj wzdłuż rzeki obok Skały Miłości, tak żeby one też były wizytówką zarówno Mstowa, jak i całej gminy. Utrzymanie infrastruktury turystycznej to jedno, kolejna rzecz to nowe inwestycje, które mogą jeszcze bardziej uprzyjemnić pobyt w gminie Mstów. Wśród nich, jak słyszymy, budowa nowego mostu na rzece Warcie. Dokładnie, będzie można przejść suchą stopą na wysokości terenów rekreacyjnych łączących stadion, tereny przy stadionie Warty Mstów z zalewem Tasarki. Budujemy nową kładkę pieszo-rowerową, właśnie łączącą lewą i prawą stronę rzeki. Będzie to ciekawa atrakcja turystyczna. Myślę, że też zadowoli turystów, którzy do nas licznie przybywają, jak i mieszkańców naszej gminy. Jest to obiekt mostowy, także on musi spełniać wszelkie wymagania dotyczące właśnie tego typu obiektów i no, grubo ponad 2 miliony złotych nas to kosztowało. Natomiast jest to ciekawa inwestycja zarówno i w turystykę, i w krajoznawstwo, także no, ciekawa atrakcja turystyczna subregionu północnego. Pozostaje więc czekać na koniec prac i cieplejsze i dłuższe dni. Nim te jednak nadejdą, samorząd zadbał o to, by gdy wcześniej zapada zmrok, kierowcy i piesi mieli lepszą widoczność. Też skorzystaliśmy z pieniędzy zewnętrznych, oświetliliśmy brakujący odcinek obwodnicy, czyli drogi wojewódzkiej 786 przebiegającej przez Mstów, a dodatkową atrakcją, która lada moment też się pokaże, będzie oświetlenie właśnie przy nowo powstającej kładce, będzie to oświetlenie kroczące, także też to będzie fajna ciekawostka turystyczna dla naszej gminy.